że każdy z Państwa będzie mnie w tych akcjach do budowania wspierał, bo już zakomunikowałem to, co może Pan Ryszard mógł potwierdzić w Starostwie Powiatowym i w Urzędzie Marszałkowskim. W Starostwie Powiatowym, no tak, może entuzjazmu nie było, ale może jakieś zrozumienie, przynajmniej u Pani Starosty. Natomiast Pan Marszałek powiedział, że to jest bardzo dobry pomysł i on na pewno będzie lobował za tym, żeby nam się to udało żeby tą drogę przejść i skończyć to pozytywnie. Od razu mówię, żebyśmy też sobie nie ostrzyli za bardzo apetytów. To jest żmudna i długa droga, więc jeśli nam się to uda przeprowadzić, to spodziewajmy się przy pozytywnym zakończeniu, że efekt będzie to miało mniej więcej z 1 stycznia 2019 roku. Nie ma się co spodziewać, że będzie to za miesiąc, ani za pół roku, bo po prostu taka jest procedura. Ale ją trzeba rozpocząć i może się uda ją pozytywnie, pomyślnie zakończyć. Także proszę bardzo wszystkich Państwa radnych o wsparcie tej działalności, tej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze zapytać Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, odnośnie jakim wynikiem zakończyła się aplikacja złożona do samorządowego kolegium odwoławczego odnośnie właśnie tego budynku socjalnego w Ciemniku? Nie, to nie o to chodzi. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi. W samorządowym kolegium nie była sprawa Ciemnika. Nie była sprawa Ciemnika. Nie, ale mówimy o czym, o tym budynku socjalnym. Tak, socjalnym. Ale nie ma takiej sprawy. W sądzie jest sprawa. Pani pyta o sprawę związaną z panem Klinkiem? Tak, tak. No to ja już mówiłem przed chwileczką, że w tym momencie jesteśmy na etapie tworzenia apelacji. Jest, mówię, że 10 lutego jedziemy z pracownikami, a jak już powiedziałem wcześniej, uzasadnienie de facto jest, a Państwo w Kancelarii Prawnej dokumenty od 2 miesiąca mają i już je analizują. Pani Działoszewska? A ja mam pytanie, 12 stycznia był Pan spotkanie z prezesem Amber Nieruchomości. Proszę powiedzieć, czy nieruchomość na ulicy Młynarskiej ma Pan taką wiedzę, tak, że została sprzedana i co tam się będzie działo? I czy na działki na ulicy Armii Krajowej, wjazd w stronę kościoła, już zostały jej sprzedane i jakie będą na Już mówię. Jeśli jeszcze powiem tylko drugie pytanie. Tak. Co wynikło ze spotkania z przedstawicielami strażackiej organizacji rowerowej? Jeśli chodzi o Amber Nieruchomości, sprawa pierwsza, czyli ta działka przy Młynarskiej, przy jeziorze. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, tak? Że ja tam zachęcam panią prezes, zarząd tej spółki, żeby to wreszcie jakoś zrobić. Pani prezes mówi, że ona jak najbardziej w dalszym ciągu chce to sprzedać, natomiast oferenci, którzy się pojawiają, bo się pojawiają, oferują za małą cenę. I dlatego oni czekają. No może na lepsze czasy, może na lepszego inwestora, póki co ta działka jest w dalszym ciągu ich własnością. Powiedziałam coś takiego, że oni nie sprzedadzą ją za cenę, która jest oferowana, ponieważ wtedy by stracili kilkaset tysięcy. To jest kwestia naprawdę dużych pieniędzy, no i tak to wygląda. Ja tylko przy okazji tego spotkania poprosiłem panią prezes, żeby przynajmniej, skoro nie mogą tego sprzedać, nie mają odpowiedniego inwestora, który chciałby to kupić za pieniądze, które oni sobie życzą, żeby chociaż zadbali o estetykę tego miejsca. No i mam nadzieję, że w tym roku ta estetyka się troszeczkę podniesie. Jeśli chodzi o działki po byłym tartaku, jak może tak obrazowo znowu, jak wjeżdżamy na te działki, to wiadomo, że już jest tam jeden obiekt AS Konsulki. Zaraz po lewej stronie zostały, zakupione 4 działki, a kontrariami już do naszej gminy doszedł. Na tych działkach, lada moment wręcz, będzie rozpoczynana budowa marketu Dino. Pozwolenia na budowę są już Dino Polska. Pozwolenia na budowę wszelkie już są, uzgodnienia wszelkie już są. I nawet dzisiaj otrzymaliśmy taką informację, że plac budowy został już przekazany dla firmy, która ma to budować. Więc należy się spodziewać, że powiedzmy sobie w poniedzieli wręcz, nie wiem czy to będzie zależeć od pogody, będzie ta inwestycja realizowana. Wiemy też o tym, że są tam sprzedane jeszcze inne cztery działki pod działalność hotelarską. Dwie działki. No ale na ten moment są te działki sprzedane, nic się tam nie dzieje, nie wiemy czy dany inwestor, który te działki zakupił,
prowadzi już jakieś prace związane z tym, żeby coś tam postawić, tego nie wiem. Poza tym nie mam wiedzy o tym, aby jakieś inne działki były tam sprzedane. I pytanie drugie było. O organizacji tej To było takie bardziej spotkanie punktualne. Pan po prostu miał potrzebę, żeby mi powiedzieć, że rozmawiał ostatnio z rzecznikiem marszałka Geblewicza, pani Nowotarska, mam nadzieję, że nie przekręciłem, z panią Nowotarską, to jest pełnomocnik pana marszałka Geblewicza do spraw ścieżek rowerowych, tej sieci całej, która została zaprojektowana w województwie zachodniopomorskim. Pan potwierdził, czy też pani pełnomocnik potwierdziła, że wszystko idzie w jak najlepszym kierunku i inwestycja ta będzie realizowana w 2018 roku na terenie naszej gminy, nie tylko, bo tam jeszcze wchodzi w to fragment gminy Dobrzany i gminy Marianowo. Pan marszałek, znaczy nie pan marszałek, pan polecam mi powiedzieć wszystko, potwierdził też informację, którą ja wcześniej miałem pozyskaną, że przy budowie sieci ścieżek rowerowych, która została już zaprojektowana, w priorytecie jest właśnie fragment Mosina Ińsko. Czyli my będziemy jedną z pierwszych ścieżek, która będzie budowana na naszym terenie, jeśli nie pierwszą. Inwestycja tam na pewno nie będzie wcześniej realizowana niż w 2018 roku, związane to jest z procesem inwestycyjnym, z tymi przetargami itd., itd. To niestety trwa. I też zostało jeszcze potwierdzone to, o czym wiedzieliśmy wszyscy, że inwestycja ta będzie realizowana ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz ze środków starostwa powiatowego w Stargardzie, ponieważ pan starosta taką decyzję podjął, aby ulżyć gminom w tym momencie, gminie Ińsko, gminie Dobrzany i gminie Marianowo, w tej inwestycji on bierze na siebie całą część kosztów, żeby gminy tego nie ponosiły. Pani starosta, czy starostwa właśnie potwierdziła to, co pan mówi w tej chwili, bo ja o tych ścieżkach rowerowych, że priorytetem będzie budowa tej ścieżki. Dobrze. Ja proponuję przejść do kolejnego punktu obrad. Interpelacja i zapytania Rady i Sołtysów. Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale jeszcze uchwały, bo ja tego nie odczytałem. A to uchwały wiadomo, że są realizowane. Znaczy są, tak. Ja mogę przeczytać, bo mam przygotowanie, jeśli państwo radni sobie życzą. No przecież wiadomo, że jedne czekają, inne poszły, to ja też się bardziej. To jest tak jasna sprawa, że nie są. Ale nie wszystkie już są. Państwo radni życzą sobie wszystkie życzą są realizowane. Życzenie sobie to jest przyjęte w porządku obrad. Nikt nam nie zarzuci, że się nie czytamy. Ale to chwileczkę, panie przewodniczący. Uchwała nr 22 Rady Miejskiej z dnia 29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ińsko na 2018. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 stycznia 2018 pod pozycją 354. Uchwała z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ińsko na 2017-2025 wchodzi w życie z dnia 1 stycznia. Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z 5 listopada w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ińsko wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości do rezultatu postępu nieograniczonego wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ińsko na lata 16-25 wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ińsko oraz odstąpienia przedmiotowego typu zawarcia umowy weszła w życie, tak bardzo weszła, że już jest podpisana umowa. To panie przewodniczący. Dziękuję. No i nie ma tu żadnych niespodzianek. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Interpelacje i zapytania Rady Wysokiej. Proszę bardzo. Proszę. Ja mam pytanie do państwa tutaj z PUBIS-u, skorzystając z tej okazji, że są zaproszeni. Mam takie pytanie. W miesiącu grudniu 2016 roku, to było w połowie grudnia, nastąpiło bardzo mocne chlorowanie wody w Storkowie. Prawdopodobnie została woda skażona. Chcielibyśmy wiedzieć, jaką bakterią i dlaczego mieszkańcy Storkowa nie zostali o tym powiadomieni wcześniej.
Po prostu woda, kiedy leciała z kranu, tak w mieszkaniu pachniało chlorem, że naprawdę było tak wysokie stężenie tego chloru. Chcemy wiedzieć, jaką to bakterią była skażona ta woda. I drugie mam pytanie, że w dalszym ciągu nie została sprawa załatwiona, panie dyrektorze, powietrza w kranach. Może pani sołtys potwierdzić tutaj, że cały czas, że tak powiem, kiedy odkręcamy kran, a szczególnie z ciepłą wodą, bo przez zimną wodę do bojlera jest po prostu transmitowane powietrze i jest sytuacja taka, że dalej to nie zostało załatwione. Dziękuję. Panie burmistrzu. No jeśli ja mogę prosić, to panie pana dyrektora powiem, bo ja nie mam. Pan dyrektor jest przygotowany do udzielenia odpowiedzi. Czy jakieś jeżeli chodzi o dezynfekcję, nie odpowiem w tej chwili, bo musiałbym sprawdzić, jaka mogła być przyczyna. Bo dezynfekcja nie tylko jest związana, że jest bakteria, ale jeżeli coś robimy na sieci, również dezynfekujemy wówczas całą instalację, jak gdyby zapobiegawczą. Jeżeli chodzi o powietrze, bo pytałem się pracownika nawet przed sesją, czy były zgłoszenia odnośnie powietrza na zimnej wodzie, więc jak gdyby powiedział, że żadnych zgłoszeń w miejscowości Storkowo, przepraszam, nie było. Co innego jest ciepła woda? Bo naprawdę państwo musicie patrzeć na zimną wodę, a nie ciepłą. Bo za instalację ciepłej wody ja niestety nie odpowiadam. Ale panie dyrektorze, poprzez zimną wodę przedostaje się do instalacji, do podgrzewania wody w powietrze. I wtedy następuje, że tak powiem, no wytwarza się jakieś ciśnienie, gdzie ta... No proszę pana, to są wyższe temperatury, podgrzana woda do wysokiej temperatury też będzie strzelała panu. Ja podgrzewam do 40-50 stopni, gdzieś to samo. Niech pani są designer, niech pani powie, że to nie jest mój wymysł. Wody, czyli ciepłej wody, no ja nie mam wpływu. Panie dyrektorze, po każdej interwencji jest tak, 4-5 dni do tygodnia jest idealnie. Spokojnie. Natomiast później zaczyna problem się ten sam. Ja zgłaszałem panu burmistrzowi. Pan burmistrz mówi, żeby dzwonić, jeśli taka sytuacja nastąpi. Ja musiałbym dzwonić codziennie do pana burmistrza i go informować, że ten. Ale to się panu dzieje na ciepłej wodzie. Ale to nie tylko mówi. Niech pan nie mówi, do mnie się zwraca, że to u mnie. To do mieszkańców, bo to mieszkańcy. Ale do mieszkańców dochodzili ludzie, przecież pytali się ludzi po terenie wsi. Niech pani sołtys zajmie, niech pani powie pani sołtys, czy ja tutaj domyślam sobie. Nie, oczywiście, nikt nie był, nigdzie nie pyta. No nie wiem, czy u pani akurat, ale byli w 4 czy 5 miejscach i się pytali, czy coś takiego się dzieje, tak? Więc na zimnej wodzie nic się takiego nie dzieje. No na zimnej nie, tylko na ciepłej. No, no, proszę, może pani, problem z bojlerami jest w domach. Też. To jak wszyscy mieszkańcy gminy mamy złą instalację, nie wiem. Mi pan to wymówił, że całej gminy. Nie wiem, no u nas nie ma takiej. Panie dyrektorze, pan burmistrz. Z tą instalacją to wygląda. Panie dyrektorze, panie radny. Panie radny, to może przedyskutujemy ten temat, a może żeby informacje bardziej nie mogą uzyskać, to ja widzę tylko taką możliwość. Ja widzę tylko taką możliwość, żeby pracownik gminy po prostu pojechał do Storkowa i komisja, żeby nie było tak, że sprawdziliśmy 4-5 miejsca, tylko jak najmniejszy, może tak być. I potem zobaczymy, jak burmistrz wyciągnie. Ja mam lepszy pomysł, bo ja zaczynam to realizować. Ja zbieram podpisy od mieszkańców, opracujemy odpowiednie pismo, przekażemy panu, żeby to nie było, że to no, tam czy tam sobie coś tam. I wtedy no, pan podejmie decyzję. Ale nie, to mówię, jeśli pracownik pojedzie i będzie sprawdzał w poszczególnych mieszkaniach, jak to wygląda, to będziemy mieli wiedzę, czy dotyczy to rzeczywiście tylko zimnej, czy tylko ciepłej, w jakiej skali, czy w jakimś konkretnym miejscu może. My sprawdzimy to na tej zasadzie. Żeby to nie było tak, że 4-5 mieszkań, a w miarę możliwości wszystkie, jeśli się uda. Bo też nie wiadomo, czy wszyscy w mieszkaniach są, prawda? Tak, możemy to sprowadzać. A wtedy zobaczymy, jakie wnioski wciągnie. Panie dyrektorze. Bezsensowne, pomierzymy zawartość tlenu, zawartości, jakie jest, a to jest, oznacza też wielkość powietrza
w wodzie uzdatnionej w Oczawie Wsi. To my się jakoś musimy razem dodać, panie dyrektorze, żeby pan pracownik był, mój pracownik był. Dobrze. To my już jeżeli chodzi o to, to w tej chwili nie, no mówię, nie jestem przygotowany. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, to proszę przysłać informację pisemną na ten temat. Dobrze. Do biura rady, a my tu już przekażemy radnym i zainteresowanym radnym, tak? Dobrze. Panie radny. Dziękuję bardzo. Następny. Pan przewodniczący. Chciałem zgłosić wniosek mieszkańców, o ile jest to możliwe. A dotyczy wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Bohaterów Warszawy, to jest na wysokości ulicy Jana Pawła II. Dość duża liczba mieszkańców w tym miejscu przychodzi tam do sklepu Grosik, natomiast z drugiej strony mieszkańcy przechodzą tam na przystanek autobusowy. Jeżeli tak zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to albo należałoby się cofnąć na wysokość mieszkania pana Koszala, albo w stronę miasta. Jeżeli byłoby to możliwe, to w tym takim neuralgicznym punkcie, bo od Zamkowej tam przechodzą tutaj, no, tam by akurat, sam widzę, że faktycznie to przejście tam by zdało jakoś. Panie radny, jak pan przekaże oczywiście zarządcy drogi, czyli do zarządu ruchowych. My z nimi ostatnio się dość często spotykamy w innych kwestiach, jak przy okazji załatwimy też tą sprawę. Jeśli oni stwierdzą, że rzeczywiście zasadnie nie koliduje z przepisami, to wniesiemy o to, aby takie przejście zostało zrealizowane. Słucham. Sołtysi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie. Punkt A. Zatwierdzenia taryf rozbiorowy za opatrzenie wodem i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Punkt numer 1. Panie Burmistrzu. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji myślę, że dość dokładnie zostało nam tutaj wszystko wyjaśnione. Ja może tylko tak ogólnie to podsumuję, bo akurat nie mam przed oczyma tych stawek, jeszcze ktoś może mi tutaj podać. Ja nie mam. Bo po prostu nie chciałbym w głowie, żeby się pomylić. A na uchwale jest. No właśnie. No więc nie lubisz. Tak. Więc tak. 4,58 za metr sześcienny, 7,22 za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. Tu jeszcze podkreślę, że w trakcie komisji o 1 grosz udało nam się to jeszcze obniżyć. Drodzy Państwo, ja myślę, że to była taka, może trochę kolokwialnie powiem, wzorcowa akcja, gdzie spotkaliśmy się dwukrotnie na negocjacjach z przedsiębiorstwem, które przywiozło ze sobą dużą reprezentację, ale i duża reprezentacja ze strony naszej, czyli trzech radnych. Ja zaprosiłem na te negocjacje nie tylko zaprosiłem radnych wszystkich, którzy ewentualnie chcieli, bo był i pan Szafran, i pani Mazurek, i pani Działoszewska. Ja nawet zaprosiłem jednego mieszkańca, ale on akurat nie przyjechał, bo miał pracę. Więc chodzi o to, że te negocjacje były przeprowadzone naprawdę solidnie, uważam, co w efekcie dało dużą obniżkę tej ceny, która w pierwotnym momencie była przez przedsiębiorstwo zaoferowana. Ja myślę, że też nauczyliśmy się w tym momencie tego, że nie ma już sensu nigdy więcej wnosić o to, aby przedsiębiorstwo przygotowywało nam taryfy na zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków z tą stawką abonamentową, bo specyfika naszej gminy jest taka, że mamy dużo gospodarstw, gdzie są tylko jedna, jest pojedyncze osoby, a takie gospodarstwa charakteryzują się tym, że mamy tam małe zużycie wody i w tym momencie ten abonament bardzo mocno odraża rachunki za wodę i odprowadzane ścieki, więc ta stawka bez abonamentu myślę, że jest najbardziej korzystna i też myślę, że daje mieszkańcom tutaj taki bodziec do oszczędzania, bo mniej zużyje, mniej zapłacę. Tu akurat przedsiębiorstwo pewnie się z tego nie cieszy, bo oni wolą, żeby więcej zużywać, no, ale my musimy dbać o to, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość właśnie tej oszczędności takiej realnej. Cena wybiega nieco ponad inflację, chociaż bardzo zabiegaliśmy o to, aby ona była zgodna z tym wzrostem inflacji. Zakładam, że za rok nam się uda tak wynegocjować, że będzie to tylko stopień inflacji,
a może i w ogóle, może wreszcie raz przyłamiemy tą tradycję, że co roku stawki są podnoszone. W tym roku ta minimalna podwyżka jest może też podyktowana tym, że rzeczywiście będziemy realizowali poważne przedsięwzięcie wściekłe, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków, inne przedsięwzięcia również. Tu też obiecujemy przedsiębiorstwu, że w trzecim bądź czwartym kwartale sprawdzimy, jak te inwestycje są przeprowadzone, czy zostały przeprowadzone, bo jakby potrzeba przeprowadzenia jest pilna. Z mojej strony wszystkim bardzo dziękuję za udział w tych negocjacjach i proszę Państwa radnych o podjęcie w dzisiejszym tej uchwały. Ja jeszcze chciałam tylko powtórzyć, zresztą pan przewodniczący komisji, w której pracuję, uzgodniliśmy, że bardzo dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie mnie i proponowane stawki, które były w pierwszej turze, które dotyczyły abonamentów. Jak policzyliśmy, to dla osób, które by 2 metry wody zużywały, to płaciłyby za nadmiar wody i ścieków 20 zł 11 groszy. To by wtedy była jakby zwyżka o prawie o 60%. Natomiast bez abonamentów wszyscy będziemy płacić jakby tyle samo. W tej chwili będzie to 12 groszy więcej na wodzie i 12 groszy więcej na ściekach, czyli 14 groszy netto, groszy netto i brutto jeszcze tam 1 grosz będzie więcej. Za metr wody i ścieków byśmy płacili wtedy brutto 12,75. Wszyscy właściwie tak samo i dotyczy to zwłaszcza jakby z ukłonem zawsze o to prosiłam w stosunku do gospodarstw tych, które są, prowadzą gospodarstwa jednoosobowe lub dwuosobowe, gdzie zużycie wody jest małe, a abonamenty wtedy są dość wysokie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, musimy wyjaśnić chyba kwestię tej podstawy prawnej, prawda? Tak. Jest ten moment, prawda? Panie mecenasie, tam się, może Pani Rada... Panie mecenasie, ja miałam po analizie tą uchwałę, ponieważ w podstawie prawnej dotyczy ustawy o samorządzie gminnym jest wpisane Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 446 i tam jest wpisany tekst jednolity, tak? I później jest dopisany jeszcze pozycja 1579. A w pozycji 1579 jest ustawa z 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Być może w tej, nie przeczytałam tej ustawy, jest coś, co dotyczy samorządu, ale i dlatego taka jest podstawa, tak? Jeszcze również w podstawie prawnej o zbiorowym zaopatrzeniu wody, zbiorowym zaopatrzeniu ścieków jest wpisany Dziennik Ustaw 2015 roku, pozycja 139, 1893, ale była jeszcze zmiana, tutaj pan sekretarz mówił, że ona jeszcze może nie weszła w życie, w 2016 roku, pozycja 1250. Bardzo proszę, żebyśmy to jakby potwierdzili, żeby zaczynając współpracę z Państwem, nie było znów uchylona w naszych ustach. Poproszę wtórek. Więc odpowiadając na pierwszą wątpliwość, czyli dotyczącą wykazanej w treści uchwały zmiany ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej pozycji 1579. Ta pozycja weszła w życie, zaczęła obowiązywać 7 października 2016 roku. Jest jeszcze kolejna zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która wejdzie w życie dopiero 1 marca. Dlatego jej w tym akurat akcie nie wykazujemy, dopiero w następnych uchwałach, które będą opierać się o ustawę o samorządzie gminnym będziemy ją wykazywać. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i wyłączeniu ścieków, to w tym momencie to sprawdzę, ponieważ nie widziałem, że wątpliwość również dotyczy tej kwestii. Sekundę, zaraz to sprawdzę. Może w międzyczasie jeszcze następne pytanie są? Poczekamy chwileczkę. No to szybko wyjdzie. Yeah.